Dzień dobry, cześć, witajcie, witam was. Bardzo serdecznie, ja jestem Nilu. Kontynuujemy zabawę w SteamWorld Dig. Dysponujemy sporą ilością monet, więc zerknijmy jeszcze sobie na szybko. Być może oferują nam tutaj nasi sklepikarze jakieś ciekawe ulepszenia. Warto by było być przygotowanym, jeżeli już wejdziemy do tych ostatnich drzwi, przejdziemy przez ostatnie wrota. Platynowy kilof, ogromny worek, to myślę, że nie. Gruby pancerz jak najbardziej mógłby się przydać. Ulepszamy sobie pancerz. I super zbiornik też sobie ulepszamy. Mamy teraz wszystko rozwinięte na dosyć wysokim poziomie. I wracamy do teleportu. I okazuje się, że teleportuje nas do ostatniej lokacji, w której byliśmy, z której skorzystaliśmy. Zdecydowaliśmy się z niej teleportować. Mamy pełne zdrowie, więc jasne, że tak, będziemy starać się. O, udało mi się nawet. O, a to już mi się nie udało. Więc będziemy się starać. Dobra, uspokoiło się nam babeczka. Myślałem, że się wycwanie i uda mi się zaatakować rękawicą, żeby zniszczyć tą beczkę i się jeszcze stamtąd ewakuować, jednak no nie udało mi się tego zrobić. On myśli sobie tam, sam zginie, sam sobie poradzi. Naszym zadaniem, takim dosyć skomplikowanym na tę chwilę, jest pozbyć się tych przeciwników stąd. Przeskakuję sobie nad nimi. Okej, udało się, coś tam. Zregenerowaliśmy troszkę naszego zdrowia. On tam się gniewa, trochę denerwuje. Spoko, myślę, że nic mu nie będzie. Okej, przeskakujemy dalej. Dużo materiałów, latonujemy to wszystko. Auć, 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 nie tak miało to wyglądać. Laser, nie udało mi się, nie pozwoliłem na to, żeby w ogóle został uruchomiony. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Kolejne lasery. One w takich miejscach są celowo stawiane, kurczę. Wykopujemy, jak już tutaj jesteśmy, czemu by nie. Zróbmy sobie trochę tej przestrzeni, dobrze, dużo jej nie zyskujemy w ten sposób. Robot kamikadze. On się tam zdetonował ładnie. Kolejny robot kamikadze i znalazł się generator, jest, fantastycznie. Niszczymy go przy pomocy rękawicy, bo jest najbardziej skuteczna, jeżeli o to chodzi. Szybko sobie tutaj rozbijamy ten klocek, znaleźliśmy zapasy. Zregenerowaliśmy zasoby nasze i wychodzimy. Nie ten przedmiot. Używamy rękawicy, bum, detonujemy szybko, szybko i nie zwlekamy za dużo. Przenosimy się od razu, jak najszybciej. Spadam na dół. Slalom między przeciwnikami, a właściwie wpadłem wprost na przeciwnika. Naszym zadaniem teraz byłoby dostać się do ostatniego świata, na najniższe piętro, do Vectronu. I teraz tak. Po lewej stronie oczywiście mamy coś na rodzaj windy takiej parowej, która nas przeniesie. Przeniesie nas do Vectronu, jednak na najwyższe piętro. I musimy się dostać na własną rękę praktycznie na sam dół. Z tego powodu, że korzystałem z pomocy teleportów wcześniej. Tak byśmy skorzystali sobie z teleportu i bez problemu, dosyć szybko, sprawnie byśmy się tam przedostali. Jednak jestem zmuszony w ten sposób eksplorować. Myślę, że dostaniemy się w miarę szybko na sam dół. Trendy tutaj mamy jak najszybciej. Zerkam cały czas spoglądam na mapę. I tutaj się pojawiają te miejsca, w których można było się zgubić, w których pojawiały się problemy z przedostawaniem się. Tutaj mamy teleport, który stawialiśmy jakiś czas temu. Głębiej, głębiej, niżej, niżej. I kolejne miejsca, które bywały trochę problematyczne do przechodzenia, właściwie do powracania przez nie. Nie zbieram już sobie za bardzo surowców, bo wydaje mi się, że kolejny punkt, w jakim się teraz znajdziemy, kolejne wrota, przez które przejdziemy, jeżeli uda nam się rozwikłać tamtejsze zagadki zręcznościowe, być może logiczne, to gra będzie powoli zmierzała ku końcowi. Mam nadzieję, że świetnie się ze mną bawiliście i że będziecie ze mną w kolejnych seriach. Możecie śmiało podawać tytuły, które byście chcieli zobaczyć na kanale u mnie. Być może nagram któryś z nich. Cicho tutaj, teleport. Znaczy właściwie nie teleport, a laser. Przechodzimy dalej.
głębiej, głębiej. Z tego co widzę, to kurczę, naprawdę głęboko my się kopaliśmy tutaj w tym wektronie, naprawdę bardzo, bardzo głęboko. Nie mam porównania, bo nie pamiętam jak głęboko w Starym Świecie, czy też chociażby w Nowym Świecie, tym pierwszym podstawowym, w którym zaczynaliśmy naszą przygodę, jak głęboko tam było, na najgłębszym jego poziomie. Ale jest, udało nam się dotrzeć, ostatnie wrota, przynajmniej tak wyglądają, być może kryje się za tym jakiś kolejny świat, jakiś kolejny fragment. Chociaż zazwyczaj na dole, na krańcach każdego ze światów. Jak mam to zrobić? Skok parowy, nie kosztuje on nas już jakoś bardzo dużo, bo my kupiliśmy sobie jakiś czas temu fajne ulepszenie. Pst. Voltbot. Dobrze. Wychodzi na to, że nie jestem w stanie zadawać im żadnych obrażeń. Będą wypluwać nam tutaj przeciwników. Spoko, jakoś sobie poradzimy. Muzyka się świetna włączyła. Próbuję zniszczyć ten generator. Nie jest to kurczę proste, nie jest to w żaden sposób proste. O, udało się. Tych przeciwników nam się tutaj mnoży. Musimy się tutaj postarać o wycięcie tych przeciwników trochę. Woda będzie bardzo potrzebna. Jeszcze tu są jakieś zapasy. Zbieramy sobie zdrowia, jeszcze nie straciliśmy za bardzo. Woda ekstra. No dobra, już troszeczkę tego zdrowia nam zeszło. Spokojnie jednak dostaniemy się tutaj. O ile tym laserem nie będzie nas ten Voltrobot. A będzie. Z tego co widzę, to on ma takie sympatyczne oczko, którym to porusza się na boki. I teraz się wyłączy. Jesteśmy w stanie zadawać mu obrażenia prawdopodobnie tędy? Tak jest. Dokładnie tędy jesteśmy w stanie mu zadawać obrażenia. Włączył się z powrotem, pojawiły się kolejne generatory. No będzie spawnił te kolejne przeciwników. Tym razem wyższy szczebel, bo będą to roboty kamikadze, które no irytują. Potrafią zirytować. Spróbuję. Okej, okay, udało się zniszczyć pierwszego. Regenerujemy sobie wodę. Tutaj też robot nam zostawi tej wody. Tu chyba nie dostrzeli do nas laserem, więc sobie to na spokojnie. Dostrzeli laserem, jednak dostrzeli laserem. Cofam to co powiedziałem. Zadaje on spore dosyć obrażenia, ale do przeżycia. Na szczęście zostawia też. Czy ja mogę wskoczyć na niego? Nie, on zadaje mi zwyczajnie obrażenia. Na szczęście dobrze udało mi się to rozpromować. Nie ukrywam, że nie pomywałem tego, że zniszczyliśmy generatory na dole najpierw, żeby na końcu zniszczyć generator u góry i bezpośrednio szybko dostać się. Ej, to nie koniec, to nie koniec. Miałem takie spore nadzieje, że w dobry sposób udało się rozpromować. Nie udało się jednak. Jeszcze dwa generatory są. Powinienem był spoglądać na mapę. No niszczymy je. Szybko, szybko. Ten robot na pewno się przestrzeli. Utrudnił mi teraz zadanie. Muszę przyznać, że utrudnił mi zadanie. Dobrze, tutaj na szczęście nie jest w stanie mi... Jest bardzo blisko, ale nie jest w stanie mi wyrządzić żadnej krzywdy. Zniszczymy sobie ten generator. Tak, ciach, szybko, sprawnie. Dostaniemy się tutaj. Chyba zostało nam jedno uderzenie, tak naprawdę tak. Jedno uderzenie nam zostało, żeby... Czy ja zadaję mu w ten sposób obrażenia? Nie zadaję mu w ten sposób obrażenia. Kurczę, kurczę, szybko, szybko, do góry. Nie wiem, czy on czasowo, czy na ilość uderzeń. Nie wiem teraz, czy o wiele mocniej zadaję obrażenia. Dobrze, regeneruje się. Pojawiają się z powrotem generatory. Pojawia się ich coraz więcej. I pojawia się też atak innego typu, zadający kosmiczne obrażenia, muszę przyznać. Robi się coraz trudniej, coraz ciekawiej. Chciałbym zebrać te zasoby, zanim oni tutaj znikną. Pojawiają się przeciwnicy, tradycyjnie. Zaraz pojawi się też laser. Nie sposób uniknąć tego lasera. Na szczęście on, używając tego lasera, zabija też swoich pobratyńców. Swoje roboty. Będziemy sobie tutaj majstrować po cichu.
Unikamy oczywiście lasera. Ciach jest po kolejnym generatorze. Kurczę, blade. Denerwująca sprawa. Ten laser, ten atak takim laserem, który rani dookoła wszystkich wrogów, jest problematyczny, jest irytujący, bo niszczy wszystko na swojej drodze i zadaje spore obrażenia. Gdzie został jeszcze jakiś generator? Duże obrażenia, bardzo duże obrażenia od tego lasera. Zostały generatory nam w tych miejscach tutaj. Tu powinniśmy być bezpieczni, jeżeli stanę sobie odpowiednio w tym miejscu, nie powinno nam się nic, a nic stać. Nie jest w stanie on nastawić laserem, ani tym laserem punktowym, ani tym laserem, którym zadaje obrażenia dookoła. Dwa generatorki zostały. Ten generator zostawiam sobie na koniec, stanowczo. Tu mogę sobie to zniszczyć. Nie powinna mi się tutaj wyrządzić jakaś straszna, duża krzywda. Ej, nawet chyba nie oberwałem. Ale to już niestety mnie zrani. Dobrze, nadrabiamy zapasy, robot kamikadze, przeskakujemy do góry i musimy się dostać na ten ostatni już generator. Tu jesteśmy bezpieczni, on nam nie powinien nic zrobić w tym miejscu, niezależnie od ataku, jakiego by nie wymierzył. No i tutaj poniewieramy tego robota, maltretujemy go, zadajemy mu obrażenia, chcemy się go pozbyć. Jest, chyba się udało, chyba jest koniec. Wybuchy, pościgi, emocje. Radość. No. I prawdopodobnie znajdziemy się teraz z Mordem w wiosce. Czy tak? Tak jest. Pojawiają się nasi wszyscy towarzysze. Skończone. Był wtorek. Świetnie. Zapisano grę. Czyżby to nie był koniec? Jest, jest to koniec. Czas. 3 godziny 44 minuty zajęło nam skończenie gry. Gotówki uzbieraliśmy dużo, aż zdobyliśmy złoty medal. Kul nie zdobyliśmy zbyt dużo z tego, co widzę. Gra nas nagrodziła srebrnym medalem, czyli mogło być lepiej. Śmierci 7 też mogło być lepiej, chociaż 7 to niedużo. Fakt faktem, bardzo wiele było ich spowodowanych moją głupotą. Tak czy owak, ja się z wami będę żegnać. Napisy końcowe niech sobie tutaj lecą. To by było na tyle. Mam nadzieję, że świetnie się z nami bawiliście, że będziecie oglądać kolejną serię. Jeżeli macie jakieś pomysły na serię, na gry, które byście chcieli zobaczyć, może niekoniecznie gry, może jakieś inne serie filmów, śmiało podawajcie pomysły w komentarzach. Ja na pewno sobie przeczytam, na pewno spróbuję część z nich zrealizować. Może wszystkie się nie uda, a może akurat wszystkie się uda. A tymczasem to by było na tyle. SteamWorld Dig za nami. Zapraszam do komentowania, oceniania i subskrybowania. Do zobaczenia, cześć!